Dzień dobry, kochani, witam was bardzo serdecznie w zielonym piekiełku. Ho, 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 ho. Moi drodzy, sprawdź tablicę korkową. Stanęliśmy sobie w tym momencie, pamiętacie? I mamy się za jakimiś roślinkami rozejrzeć. Ja musiałam tu jeszcze chwilkę, bo to mi się tak jakby zapisało w którymś tam punkcie. Musiałam tu pogadać z nią, zeżreć znowu te batony i tak dalej, i tak dalej. Czytaj, liście tytoniu, dobra, dobra, to już wiemy, lubkom wychodzimy, lubkom, lubkom, tak jest. Idź na północ i znajdź tytoń. Idziemy. Tytoń indiański, moi drodzy, bardzo dobry, przydaje się w tworzeniu różnych tam substancji leczących. Wiem, z Red Dead Redemption 2, tak jest, zbierałam z Arturem tytoń indiański i potem mogłam robić różne tam, jakieś tam potki leczące. Dla konia również. Tak jest. Bardzo pouczająca gra. Polecam. Nauczyłam się też dużo raz koni. Tak jest. Dowiedziałam się bardzo dużo o koniach. Idź na północ i znajdź tytoń. A mapkę mam tutaj. Skąd ja mam wiedzieć, gdzie jest? Hej, halo. O, kierunki? Ja? Aha, przytrzymaj F, aby spojrzeć na smartwatcha. Użyj kółka, żeby zmienić funkcję zegarka. A, tutaj mam. Dobrze, że na czerwono mam. To wiecie, to ten. To wiem, co jest co. Go east, go west, go south i go north. North! Idziemy na north. Aha, ale ja tędy nie przejdę. Chyba, że się można jakoś wspinać. Pokażę jeszcze to. No tędy, no będę musiała chyba... Czy on się może... Nie, on się chyba nie będzie umiał wspinać. Ej, tu jest lina, zobaczcie. Można się wspiąć. Idziemy cały czas dobrze, nie? No, mniej więcej. Lina, wspinaj się. Teraz mam co, tak? Dobra. Idź na północ i znajdź tytoń. Tytoń, tak. Oh, fuck me. Mia, I know I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Jezu, i po cholerę jej tu gadasz. Kadupa wołowa. Ej, twoje się z dziewczyny spadła, normalnie spadła. Ofiarę z siebie robisz. Zrobiłem sobie kuku. Ej, weźcie, no dzwoni do laski. Ja pierdzielę. Duży kamień. Co mam zrobić? Czy no, albo otworzysz menu go na nazwę wyżej inspekcja. Okej. Okay. Inspekcja ciała. Wytwarzanie. Gdzie jest inspekcja ciała? Inspekcja. A tutaj? Noga. Noga. Ręka. Ma kuku. Ma kuku i musiał, wiecie, no nie mógł się powstrzymać, musiał powiedzieć swojej dziewczyny. Użyj rewer. I cóż mam zrobić teraz? Mam tu kliknąć coś? Schowaj zbroję, ma to zbroję. Użyj koła, aby wybrać kończyny i przytrzymaj prawy przycisk. No, trzeba by nie obracać, znaleźć ranę. No, ale ja już... That's definitely not good. A, w ten sposób. Teraz obracam tym, a nie... Zaś musi powiedzieć, że se star przecież skórkę z ręki, nie? No proszę cię, facet. To tylko zadrapanie. It's all right. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. To prawda, bo mogą ci zaraz jakieś robactwo, nie? Wleźć w to i się fajnie pożywiać twoim mięskiem. Co ona... Ej, co ona się ten... Co ona się zapytała? Kuźwa, bo gadałam. I can't say that I remember. Nie pamiętam, co mówiłaś. Look for Molineria. It has long leaves without any markings and is surrounded by yellow flowers. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Śmieję się, bo wiecie, co mi się przypomniało ze Shreka, ten osioł, jak szukał tego kwiata. Jak to było? Niebieskie kwiatki, coś tam i leciał. Jestem daltonistą! Znajdź roślinę o nazwie Molineria i stwórz z jej liści bandaż. W notatniku w zakładce roślin może sprawdzić, jak wygląda. A notatnik, słuchajcie, mamy... bandaż, liść Molinerii, tutaj będziemy mi... A tak wygląda, no żółte kwiatki, no. Na szczęście nie jestem, słuchajcie, daltonistką. I myślę, że żółty rozpo... Halucynacja, dobra. To jeszcze tak patrzę.
Zadrapanie, otarcie. Efekt zmniejsza kondycję. Jeśli się o to nie zadba, pojawi się zakażenie. Znane leczenie. Od razu mamy, wiecie, jakieś tam uszkodzenie na przykład ciała. Od razu zdjątko, pyk, polaroidem se strzelamy, nie? I opisujemy, jak o to zadbać. Lubka? Szukamy, ale mam iść dalej. Czy ja mam dalej podążać na północ? Wydaje mi się, że tak. No, ale nie mam na razie tej liny. Lina leży tu. Nie wezmę jej. Chyba trzeba będzie poszukać tej rośliny i się opatrzeć najpierw, nie? Opatrzeć się, tak, opatrzyć rany. Jest, widzę już żółty kwiat. Ciacham. O! Teraz mogę wziąć. Wzięłam. On se to wziął? Od razu to się wzięło, czy musisz jeszcze to podnieść? Czekajcie, zobaczę w tym. Mam to. To się tak jakby wzięło. I teraz tak. Wytwarzanie, przetwórz, zniszcz to. Przetworzyć? Na co to się przetworzy? Na włókno. No chyba ja mam nawet to, a jak wytwarzanie zrobię? Aha, to w ten sposób. Nie, to chyba przetworzyć muszę. A czekajcie jeszcze. Wiecie co zrobimy? Tutaj sobie wejdę w ten. I długie liście na się do tworzenia bandaży. Efekt, dobra. Podstawowy opatrunek to. A gdzie jest tu crafting? Bandaż. Kij lub deska ma... Nie, to jest do rozpalania. Liść molinerii, po prostu liściem mam się opatrzyć. Nie mam tego przetwarzać ani nic. Inspekcja. I tutaj ma tę rękę, nie? I co, i ja tak mam zrobić? No. I zrobiam one sobie. Jestem, kurde. Słuchajcie, po prostu moja inteligencja tutaj powala w tej grze. Ja bym nie przetrwała, ja bym nie przetrwała. No kuźwa, ludzie. Kuźwa, napisane jak byk, nie? Dla takich ciemnot jak ja. Opatrunek z liści. Wytwarzanie. ale to teraz tak. I teraz tak mam zrobić, bo już teraz nie wiem, zgłupiałam, słuchajcie. Czekajcie, tak? Tu ta ręka, no i nałożysz to? Teraz, dobra, no. Tylko trzeba było najpierw zrobić. O, zobaczcie, jaki mam opatrunek fajny. Trzeba było najpierw to zrobić, ten bandaż, kuźwa, z tych liści. Jestem wszystko zawinięte. Here I am. All wrapped up nicely. Does it hurt? Kurde, kawy się nie dają napić. Wcale! Not much. Bądź mężczyzną, cholera! Hopefully it will heal fast. Coś tu słyszałam. How are you doing? How you doing? To jest Joey. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that. And I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. No dobra, co my teraz mamy zrobić? A, dzień 32. Jake, please come in. Jake, I need you here. Jake, please. Please answer me. Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia! What the hell's going on over there? Znajdź Mię, serio? W nocy? Tak w nocy mam wychodzić z namiotu do dżungli? Jest bardzo nieodpowiedzialnie. Czekajcie, weźmiemy se ten. Weźmiemy się maczeta. A co tu mamy? Jakieś... Aha, bo ja ten kijaszek podniosłam. Weźmy maczetkę se do łapki. Ha! Ha! Ha!
O! Co to było? Coś mrygnęło, słuchajcie. Czarno, czarno to widzę. Halo? Halo? Jake, what the hell is going on there? Co? Come on, speak to me, Jake! ¿Por qué no me respondes? Okej! Okay. Kurde, słuchajcie, robimy najpierw... O, okej. Okay. Mia? Co tu się dzieje? Co się dzieje? Bo ona tak jakby coś tam się działo niedobrego. Jakby potrzebowała pomocy w tej nocy, nie? Kurde, nie czuję, że rymuje, ludzie. Halo, ktoś mnie słyszy? Can anyone hear me? A tu ładnie. No i ja już nie jestem... Nie jestem już, słuchajcie, w namiocie, jak widzicie. Do wody nie wchodzę, bo tu mogą być jakieś niebezpieczne ryby, które wchodzą, słuchajcie, do cewki moczowej. No są takie! Są takie! Normalnie takie małe rybki, które potrafią wpłynąć, słuchajcie, do cewki moczowej i tam se rządzić. No mówię wam. Dobra! Czy my coś mamy? Cokolwiek? Zobaczmy! Nic nie mamy! Nawet ani jednego, słuchajcie, kijaszka, nic, zero, nul. Mamy radyjko, mamy plecak, co prawda pusty, no ale zawsze jest. Sprawdzimy się tutaj, ale myślę, że jest wszystko okej. Okay. Trzeba też patrzeć właśnie, czy będziemy mieli jakieś pijawki, tego szmeges. Notatniku coś tam było, co się stało, gdzie jest Mia? Wzywała mnie z wioski plemienia. Czego się bała, przed czym uciekałem? Właśnie, bo on też uciekał. Się nażar jakichś roślin czy coś? Fakty. Jest 33 dzień wyprawy. Przemógł mi notatnik. Nie mam żadnych zapasów. Mija nie odpowiada. Znajdź pomoc. Świdry rozpalane. Bandaż. Lina. Drzewniane. To potrafimy zrobić. No i mamy to do tego leczonka. Rama. Kłoda, długi kij, lina. To jest bambusowa rama. To jest do schronienia. Słuchajcie, budowa schronienia tego szmeges. Chyba tak. Ściana. Bambusowe drzwi, wiata. No tak, to jest chyba, słuchajcie... A, pozwala na zapisanie gry. Kochani. Także trzeba mieć schronienie. Coś podobne... Tam też chyba tak było w Stranded Deep, nie? Mały szałas otwarty. Kłoda, długi kij, lina, liść palmowy i tak dalej. Czekajcie, łóżko z liści. Schronienie też. Kij, długi kij, lina, liść palmowy. To chyba... Nie wiem, czy to nie będzie najłatwiejsze. Bo tam jakieś kłody, bambusowa kłoda, długi kij. Jakiś stojak na kij. No fajnie, bo taki mini magazyn, wiecie, będzie można sobie zrobić. Ale my byśmy potrzebowali przede wszystkim, kurde, teraz słuchajcie, wody i pożywienia. A czy ja mam maczetę? Jeszcze tak tylko... Nie, ja nie mam nic, kuźwa. Ale ja tam chyba mogę coś wytwarzać. Moment, gdzie to było to wytwarza? Brak wpisów, tu... Ale gdzieś były... Ogień może przyciągnąć niechcianą uwagę. No w sumie tak, tych tam, nie? Kamienna pułapka, to na jakieś zwierzątko. Tu bandaż, ale gdzieś były te kij, pochodnie mogę sobie zrobić. To by trzeba było zrobić kij, Iliana. Gdzie były te, słuchajcie, wszystkie młoty takie, te narzędzia w sensie? Łowienie z włóczni, tu to było, nie? Łucznictwo, tworzenie, ale... To nie, o tu, pięść, zwiększa, topory, zwiększa, ale... Nie mam tego jeszcze. To jest tylko taka... Dobra, chodźcie. Chodźcie coś pozbierać, cokolwiek. No będziemy musieli na razie zbierać wszystko z ziemi, co tam mamy. No bo narzędzi żadnych. Nie wiem, jak tu cokolwiek zrobić. A nie było tu gdzieś koło mnie... Czekajcie, jak się biegało? Shiftem. Ja. A nie wiem, czy się nie będę bardziej męczyć. Co to jest? Banan! Są banany, bierę. Nie wiem, co z tą... Niepewna. Boję się, że wiecie, że pasożytów dostanie on. A jak ty wyglądam w ogóle? Czekaj, ty... No, troszeczkę odwodniona, ale tak minimalnie. Wiecie co, to nie, to na razie nie. Najlepsza woda by była taka...
Gdzieś, gdzie, wiecie co, że gdzieś, gdzie przepływa przez jakiś żwir, przez kamienie, ona się wtedy filtruje się tak naturalnie, nie? A tutaj tak, słuchajcie, no ta woda tu tak stoi, więc ona nie jest zapewna. Chodźcie, idziemy. Taki kuźwa survivalowiec. Asia, survivalowiec! Przetrwamy to. Kto gra, słuchajcie, w piekiełko? Dajcie jakieś rady, nie? Weźcie, nie będźcie tak. Bądźcie, podpowiedzcie coś, nie? Co najpierw? Co mam robić, ludzie? Kije zbierać, czy co? Chodźcie. Tak głupio zaraz zginąć, nie? Co to kuźwa? Co to mnie tu? Czy to jakiś wężu był, czy co? Patrzę jeszcze, czy nie ma jakichś bananów. To są jakieś kwiaty, takie fajne, kolorowe, ale... Wszędzie jakieś dziwne odgłosy. Coś tu w krzakach się czai. Gdzie mam pójść, ludzie kochani? Tu jest jakieś... też coś ciekawego. Nie wiem, czy to nie będzie później... Ej, ktoś tu normalnie łazi. I to nie jest zwierzę, to normalnie człowiek, tak jakby szedł kroki, nie? Słyszeliście? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tak... Co to? Ej, pancernik! A te pancerniki tam było, że można je łapać i jeść. No ale ja nie mam żadnego narzędzia na razie. Skąd ja mam wziąć narzędzie jakieś, kuźwa? Jak zrobić? Jak skraftować? Kamień! Słuchajcie... Ktoś tam łazi. Co to jest? Papuga! Ciało oj, papuszka, słuchajcie! A to? Nieznany orzech wezmę. Kochani... patyk i kamień jakoś, Iliana może, żeby to związać coś? Myślicie, żebyśmy... Tapirek tam jest, no, te tapirki chodzą. Oj, nie tak. Myślicie, że dałoby radę? Tapirki tu są. Że dałoby radę, słuchajcie, tak? Zrobić jakiś tam, nie wiem, taki prowizoryczny... Jakieś prowizoryczne narzędzie. Co ja mam? Moment. Mam kij, mam papugę, można ją jakoś przetworzyć? Przetwórz, może jakieś pióra, coś, nie wiem, coś, mięso z niej? Nie, piórka. Mięsko to tam, chociaż? Patrzcie, jest, mięso z papugi, surowe. Rozkład, o, tu się będzie rozkładać. Bananki, rozkład, też jeden dzień, no troszkę dłużej wytrzymują. Dwa dni, kurde, trzeba tutaj patrzeć na to, bo... Tutaj bym mogła poprzetwarzać ten kij na... Przetwórz. A za taki większy kij by się przetworzyło. Na małe kijki, dobra. Bo to też jest potrzebne do ogniska. Ja sobie tylko tak... Strzała! Mały kij, ptasie pióro. No to spoko, bo mam już ten, nie? Pozwala na zapisanie gry. Kurde, musielibyśmy sobie zrobić schronienie gdzieś, gdziekolwiek, żebym ja sobie po prostu mogła grę zapisać. Kij, długi kij, liana, liść palmowy. Kij, długi kij. Ale takie kije, to kurde, trzeba znaleźć... Moment, cholera jasna. Ej, no bo się tu noc robi. Ja, czy ja sobie mogę zrobić pochodnie jak coś? Pochodnie chyba sobie mogę zrobić, nie? Czekajcie. Wytwarzanie. I teraz tam. Jak to tam było, ta pochodnia? Kij i liana. A nie mam liany, fuck! Nie mam liany, lajany nie mam! Gdzie tu jest jakaś liana? Bierz to. A, przetrzymaj, dobra. I co to za dzikor mi tu? Jeszcze jakiś guziec tu łazi gdzieś. Ej, nie wiem, czy mnie nie zaatakuje czasem. Kamienie mi są potrzebne. Może by coś z tego szło zrobić, słuchajcie. Może by, kurde... Właśnie, czy ogniska nie zrobić? Tukan. Ciało tukana. Jakie ptaki leżą martwe tu, kurde. Wiecie, nie wiem, czy robić ognicho, czy zrobić sobie po prostu pochodnie, nie? Znaczy pochodnie i tak bym sobie zrobiła, bo tak w razie czego, żeby mieć.
Ale potrzebne mi jest jakieś narzędzie. Kurde, mówię wam, może kamień jakbym znalazła, to coś by mi się, jakiś wpis by mi się pokazał, nie? Czy coś. Kurde. Nie mam maczety, nie mam nic. Kiepsko, powiem wam. Twarzanko. Mam te liany, to mam to. Słuchajcie, jak to się robi? To się robi tak. Liana i kij. I teraz sława pochodnia, wytwarzanie. Dobrze. Kładzie się na tym kamieniu i... Dobra. Na razie jedną tą mam. Ale ciekawe właśnie, czy jakbym nie zrobiła, wiecie, kij, kamień, czy by mi się coś nie pokazało, nie? Że na przykład jakiś tam taki prowizoryczny młotecek. A jak ja to mam zapalić teraz taką tą pochodnię? Zrobiła se pochodnię, a jak se ją zapalę? Bierak. Ej, dawaj mi ten kijaszek, no. Co mi pod taki pochodni, kurwa? Co mi pod takiej pochodni? Mały kij, ogień może przyciągnąć. No może, no ale co ja tutaj mam zrobić? Aha, ja sobie... Dobra. Anuluj na razie. Jak coś to, ale mamy na to ognisko, słuchajcie, więc sobie zrobimy, nie? Ale nie zapiszę gry, cholera, bo ja bym musiała schronienie zrobić, a tu się noc już robi, więc ja tu psińco... Psińca, ludzie, a już za dużo mam rzeczy. Dużych kików wezmę jeszcze. Się musiała porozglądać. Kamień tu był? Ja, jest jakiś ten, jest jakieś kamienne ostrze! Jest, tak jak myślałam, widzicie? Tak jak myślałam. Że jak ten... Że jak właśnie zbiorę jakieś rzeczy... Ognisko, dobra. To... no. To mi się odblokuje, nie? Coś tam. Ale jak to kamienne ostrze wytworzyć? A jak dam tak i na przykład tak? Kamienny top! Hell yeah! Wiedziałam, że tak będzie. Yeah, słuchajcie, toporek mam, kuźwa! Wyposaż mnie w to. O, właśnie tak. Ha! Mam toporek! Noc już nadejszła, a ja se toporek dopiero zrobię. O, se zrobiłam toporek. Dobra, tu mam. Czy mogę ściąć taki kij? Wiecie, taki w sensie... Tego na... Co chyba za duże, nie? Będzie... A nie? No bo tam do tego schronienia kłoda jest też potrzebna, nie? Kłody. Tak się pozyskuje kłody, ludzie. Zobaczmy ten notatnik. Kij kamienny. To sobie zrobiłam. Tutaj schronienie. Pozwala na zapisanie. Liść palmowy dach, ale to nie, to jest palmowy dach tylko. Wiata. Ściana. Mały szałas otwarty. O, to. Dwie kłody, to już mam. Długi kij, lina, liść palmowy. Nie mam liści palmowych. Nie mam tych liści palmowych. Dwie kłody mam, nie? Czekaj, weź rzuć tu. I tu podnieś, żeby to tak w jednym miejscu mi było. Weź tu. Nie, rzuć. Gdzie jest ta druga? Co tu chodzi, kuźwa, jakie odgłosy. Gdzie ta druga kłoda? To zwierzę chyba drepta, nie? Tak jakoś wydaje mi się. Za późno, słuchajcie, za późno to zrobiłam wszystko. Rozpal tu. Małe ognisko. A, ja zapomniałam. O ja, tego żaru nie zrobię. Bo ja nie mam przecież tego gniazdka, a nie, zapomniałam o tym. To można szczęście chać? Nie. Nie, no nie zrobię tego żaru. A ta pochodnia to prawdopodobnie, wiecie, będziemy mogli jej używać, jak będziemy może od ogniska musieli odpalać. Powiem wam, ale że nie jest źle. Bo ta noc, słuchajcie, jest taka w miarę jasna, nie? Nie jest tak źle. Wymagany żar. Czy ja mogę wziąć te patyki z powrotem? No właśnie. Użyj narzędzia. Nie mam. Nie zrobię. Ten mi się w ogóle... Tucek mi się kończy. Co ja mam? Jakieś tutaj chyba mam uszkodzenie ciałka. Coś mi się wydaje.
Pokażcie. Coś tu jest chyba nie halo. Nie wiem, słuchajcie, co to jest. Nie widzę tutaj fizycznie, wiecie, żeby on był ten. Żeby coś nam tu dolegało. Ognisko zrobiłam, niepotrzebnie sobie zużyłam tych patyków i tak dalej. Nie wiem, mogę to jakoś, czy nie, chyba nie. No nie mam tego żaru, zapomniałam totalnie, że przecież tu ten żar trzeba jeszcze zrobić, nie? Co to za żaba jakaś chyba zielona, taka toksyczna. Dobra, kochani, ale spadam, uciekam, żegnam się z wami. Wiecie co, chyba zacznę sobie, bo i tak teraz... I tak to mi się nie zapisze. Podejrzewam, że właśnie będę zaczynać tak jakby od początku, od tego tam, wiecie, tego jeziorko strumienia, czy jak to się tam nazywa. Więc inaczej to sobie teraz przejdę, bo zaraz będę zbierać, wiecie, kamień, kij, żeby zrobić sobie jak najszybciej to łonę, żeby później pościnać. A to tapirki tam chodzą, nie? To są tapirki. Pościnać jak najszybciej, wiecie, kłody i tak dalej i zrobię sobie schronienie szybko. I ten... Jakieś gniazdko właśnie, a fajnie to wygląda. Jakieś gniazdko tego szmega, żeby żar mieć. I później będziemy polować prawdopodobnie na te tapiry. Dobra, także trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia, do usłyszenia już wkrótce. Cześć!